Kochani, ale pociągnę ten temat, co Michał właśnie powiedział. To jest, tak żeby go najkrócej ubrać. Jak ktoś będzie chciał głębiej na ten temat porozmawiać, to jestem, ale w zeszłym tygodniu, tam pod tamtą ścianą, po nabożeństwie, jak część z was widziała, nie byłem w stanie ustać przy kazalnicy. Rzucało mnie, dlatego że byłem uwalniany. Co było powodem? Dwa tygodnie temu był tu mój syn. Cała sprawa tu ma lata przeszłości. Od najmłodszych lat, gdzie byłem zgwałcony przez lata w więzieniu, w tym wszystkim, zaczął się proces robienia tutaj porządku z tym wszystkim. I okazuje się, że kiedy jestem tu na nabożeństwie, mój syn siedzi tam, dzieci nasze siedzą tam, ja stoję za kamerą. Tamte dzieci odmachują, wujek odmachuje. Ale mój syn jak tutaj odmachał, odwróciłem się od niego, wstąpiła we mnie taka nienawiść, że chciałem go wyrzucić z kościoła. Ma zaledwie kilka lat. Nie zostawiam tego w spokoju. Podchodzę do Artura, pytam się, mówię, co jest. Mówię, znam wszystkie dźwignie duchowe. Wiem, jak się zachować. Wiem, jak wyznać, żeby to wszystko rozdeptać i rozwalić. A tylko w tym jednym małym szczególe nie radzę sobie. To nie był problem w moim synu. To był problem w moim błędzie, którego sobie nie wybaczyłem, mimo że miałem z synem relację. Zostanałem ku Arturze, a Artur do mnie powiedział jedno słowo. Nie wybaczyłeś syna. Ale pojedziemy w drogę, to sobie pogadamy. To, że pojedziemy w drogę, to był tydzień czasu. Nie mogłem w tym stanie jechać. Jednocześnie jadę z pastorem. Więc przez tydzień czasu piłowałem ten temat do spodu, do łez. Wylało się i w małżeństwie u mnie. Zacząłem w łóżku się izolować. Zacząłem uciekać od rozmów właśnie w kwestii tego kartoflatu. Wszystko mnie blokowało. Kiedy położyłem to w ogóle na ten, następne nabożeństwo tydzień temu, nie pamiętam tylko, który pastor, czy Artur, czy Agata. Kiedy powiedzieli, jeżeli masz z czymś teraz problem, zawołaj o światło w tym temacie. Zawołałem o światło. W jednej sekundzie zobaczyłem na sobie coś siedzącego, gdzie mnie splata. Mam obwiązane nogi, jakby mackami ośmiornicy. I po prostu nie ciągnę. To nie jest Powiem szczerze, demony bardzo dobrze się czują u nas na uwielbieniu. Jestem tego świadectwem. Stałem na uwielbieniu. Potrafiłem swoimi ustami uwielbiać Boga. Potem, kiedy pastorzy się modlili tutaj o was, ja stałem tam i byłem w stanie się modlić, ale nie byłem w stanie wykonać kroku fizycznie moimi nogami, czy podnieść rąk do góry. Ale jedna rzecz, jedna moja decyzja. Kiedy podeszłem do moich pastorów i uczynki złego zostały obnażone, po imieniu. Od uciekania z łóżka, po w ogóle relacje, czy relacje z wami. Subtelnie wszystko wyglądało elegancko. Prowadzę grupę domową, robię to wszystko. Usługuję, nie jedni z was są zbudowani, nie jedni mnie wręcz nienawidzą. Ale kwestia jest czego? To nigdy nie miało wpływu. Ale moje ciało było zblokowane. Kwestia była tylko tego, że po prostu te uczynki złego, które ja znam, które mi nie dały spokoju. I to jest na przestrzeni czasu, to jest na dłuższy temat, jak będziecie chcieli ze mną porozmawiać, to powiem. Ale to jest kwestia czego? Tylko ten jeden szczegół, że nie odmawiałem mojemu synowi i wstąpiła we mnie nienawiść, to mi nie dało spokoju. Dlaczego? Dlatego, że jestem w stanie za drugiego człowieka położyć swoje życie. Więc co jest? To był uczynek złego, którego ja bałem się nazwać. Niby subtelnie, no wybaczyłem sobie, wybaczyłem swoje błędy, ale za każdym razem, widząc syna, od razu sobie przypominałem o swoim błędzie. W ogóle mój syn nie jest błędem. Więc jak powiem, na całą tą sprawę bardzo szybko mi przyszło słowo.
Bardzo szybko znalazłem kazanie autora o dziecku z bezprawnego łoża o Ismaelu. I byłem w stanie mojego syna totalnie odstawić i go nie brać. Jestem pierwszy do tych rzeczy. Ale mamy Nowy Testament. Żeby nie mieć za nieczyste to, co na czyści. Jeżeli kiedykolwiek zobaczycie u siebie na uwielbieniu choćby tą subtelną, cichą myśl, ciche słowo, które wam przychodzi, że coś jest nie tak, nie dawajcie temu oddechu złapać. Można by rzec, po uwolnieniu tu pod tą ścianą, wracam do domu, wszystko wraca do normy. Od jedzenia, zmęczenie, niedokrwienie, które było, wszystko wraca do życia. Nawet moja relacja z żoną wraca w ogóle do łagodnego języka i to wszystko. I mógłbym już być szczęśliwy i zostawić temat w spokoju. Ale przychodzi cichy głos, żeby włączyć demony burzące, trzecią część. W tym samym momencie, kiedy to włączam, układam wykładzinę przed pokojem. Puszczam to raz, drugi, trzeci, piąty, dziesiąty i nagle padają słowa. I tu się przytacza werset, w którym jest, żeby nie zatwardzać serca, kiedy przychodzi słowo. Kto kiedykolwiek nie wybaczył komukolwiek, tak? I jeżeli mama ciebie, to było tam nazwane, poniżała. Jakoś tak odsłuchacie trzecią część, to znajdziecie to. To niech wybaczy. Jakby z całego fragmentu, tylko ten jeden element, gdy byłem skupiony na robieniu wykładziny, po prostu przebił się przez całość w ogóle robienia rzeczy. Ja w jednej sekundzie żona była świadkiem. Zatrzymałem wszystko i zacząłem pokutować. I to dalej nie jest jeszcze koniec. To nie są jeszcze sprawy załatwione. I można by rzec, każdy z nas to przerabia. Nie ma na to siły. Demony są w kościele. My jesteśmy po to, żeby je obnażać i wyrzucać. Amen. Dlaczego warto o tych rzeczach wiedzieć? Bo to dotyczy naszego życia. Jeżeli cokolwiek jest w naszym życiu, co nas zniewala, to my musimy to zobaczyć. A Duch Święty jest pierwszy w tym, żeby to pokazać. Pamiętajcie, diabeł lubi dwie kategorie ludzi najbardziej. Pierwsza kategoria to jest taka, która jest zdeklarowana wobec niego zupełnie. A druga to jest taka, która uważa, że go nie ma albo że on nic nie może. Prawda jest taka, że diabeł jest kłamcą i zajmuje się tym, żeby nie być ujawnionym. Bo jak jest ujawniony, no to w ogóle można go bardzo szybko sprzątać, tak jak z przestępcą. Przestępca, póki nie jest znany prawu, no to po prostu sobie działa, tak? Jak już się prawo o nim dowie, to zaczyna być ścigany i wyeliminowany. Jeżeli coś cię dotyka gdzieś, to właśnie nie zostawiaj tego. Ty możesz tego nie umieć nazwać. To jest nieważne, że coś jest nie do nazwania. Jedne rzeczy nazwiesz, inne nie nazwiesz. Ale jeżeli będziesz miał właśnie gdzieś odczucie, coś mnie blokuje, to zacznij mówić do tego miejsca. W imieniu Jezusa ja cię oświetlam teraz. Ty masz wyjść do wierzchu. W przypadku Norberta, który został, ile teraz mam ten lat? 6 lat. Samuel, jego syn, ma 6 lat. Jak Norbert miał 6 lat, to był gwałcony. Przez konkubenta swojej matki. I jego matka o tym wiedziała. Chcę, żebyście zrozumieli coś.
Jeżeli taka rzecz, że on patrzy na syna swojego i wzbudza się w nim nienawiść jakaś, tak? Jeżeli taka rzecz następuje, to to jest sygnał, to jest informacja, coś jest nie tak. On tego może nie umieć nazwać. Rozumiecie? Prawdą jest to, że gdzieś głęboko, bardzo głęboko jest rana. Silna rana, która emanuje na wszystko. Na życie seksualne, na relacje z ludźmi w kościele, na relacje w małżeństwie, na zarabianie pieniędzy. Rozumiecie? Zrozumcie to. Słowo Boże mówi, chcę, żeby ci się tak dobrze powodziło, jak się dobrze ma dusza twoja. Tak ci się dobrze będzie w życiu powodziło, jak dobrze będzie twojej psychice. Nie duchowi, bo duchowi twojemu to zawsze będzie dobrze. Ale jeżeli jest rana, to tą ranę trzeba oświetlić i wyciągnąć. I kiedy on powiedział tydzień temu, tak, ja zgadzam się na to, żeby to było wyciągnięte, teraz posłuchaj. Stało się coś takiego, że Duch Święty włożył swój potężny łom do miejsca, w którym on był zgwałcony i podważył, żeby tam weszło światło. To jest tak, jak czasami podniesiesz kamień, jak się tam są robaki pod spodem. Rozumiesz? Podnosisz kamień, a tam jest pełno robaków. Co się stało? One na widok światła zaczynają uciekać. Demon, kiedy jest oświetlony, wiecie, co najpierw robi? Najpierw atakuje. Atakuje! Ludzie, którzy żyją w takiej mrzące takiej, że demon, który jest oświetlony, to on ucieka, rozumiecie? To mają takie pojęcie o demonach, tak? Jak świnia o operze. Ja masę demonów wypędziłem w życiu. Pierwsza rzecz, na którą, jeżeli chodzi o reakcję demona na światło, to jest atak. Atak. Rozumiecie? Atak. Różnego rodzaju atak. W tym wypadku był taki, że go zaczęło paraliżować. Paraliżować fizycznie. W innym wypadku to jest atak na jakąś dziedzinę, na to, na tamto. Na coś innego. Rozumiecie? Michał opowiada, mają rozwałkę, wraca do domu. Zostaje, mimo że oni Jezusa nie znają. Ale o co chodzi? On podejmuje decyzję, że wraca i chcą scalić to małżeństwo. Czyli co? Demon zostaje oświetlony. Rozumiecie, o co chodzi? Przychodzi światło. I teraz co robi demon? Demon będzie uderzał w każdą dziedzinę, tak? Żeby tylko to małżeństwo nie sięgnęło stanu, które było wcześniej. Demon atakuje. Dlaczego? Bo dom mu się psuje. Jak byś reagował, jakby ktoś chciał ci zabrać dom? Co byś zrobił? Przychodzą i ci zaczynają dom rozbierać. Jaka jest twoja reakcja? Wyobrażasz sobie, wstajesz sobie rano, a tu przed ciebie kilku smutnych panów, rwie ci drzwi, rozumiem, o to chodzi i rozwala ściany. Pierwsza jest jaka reakcja? Co robisz, tak? Taka jest reakcja, a nie, że bierzesz walizki i uciekasz. A ludzie myślą, proszę ciebie, że diabeł to bierze walizki i on ucieka, jak mu się dom rozbiera. Ty. Ja mówię, ludzie, Biblię poczytajcie. A tak jest, bo mu się dom rozbiera. Bo on nie ma ciała, on musi żyć w ciele. Inaczej się musi wałęsać, co mówi słowo, po miejscach bezwodnych, czyli po miejscach bez ciała. I jest mu źle. Dlatego taki atak. Jak coś namierzysz, to musisz to walić. Po prostu. Nie bój się tego, bo to zawsze wygrasz. Zawsze wygrasz.